Gość Studia Bałtyk. 10 minut po godzinie 8. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina w naszym studiu. Zgodnie z zapowiedzią, dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, wielka troska o przyszłość koszalińskiego rynku staromiejskiego. Pan wczoraj na swoim profilu na Facebooku umieścił zdjęcia z prób podświetlanej fontanny, która rynek ma ozdabiać. Dzisiaj briefing w sprawie rynku, jutro konferencja prasowa organizowana przez Stowarzyszenie Lepszy Koszalin. Jakiś czas temu informacja o tym, że inwestycja warta 17 milionów złotych, inwestycja, na którą koszalinianie bardzo czekają, która ma zwrócić miastu jego centrum, może się opóźnić, jak będzie w rzeczywistości. Wydaje się, że te problemy, które były do rozwiązania, zostały rozwiązane właśnie wczoraj, bo sercem tego rynku będzie między innymi fontanna, to co będziemy wieczorami podziwiać. Wczoraj trwały próby oświetlenia. Myślę, że wszystko dobrze się skończyło. Dzisiaj Rada Budowy na ten temat i szczegóły techniczne, które wyjaśniają między sobą inżynierowie i nadzorujący i prowadzący ten kontrakt, więc nie ma problemu, a troska, bo chyba jakieś usiłowanie pokazania się za wszelką cenę. No ale też tę troskę wyrażał jakiś czas temu w jednym z tekstów opublikowanych przez lokalny dziennik wiceprezydent Kierzek. Mówił o tym, że są problemy dotyczące zastępowania droższych materiałów wymaganych przez projekt tańszymi, bo takie proponuje wykonawca. Tutaj między innymi mowa o granicie chińskim zamiast polskiego, mowa także o pompach do tych fontan. To nie oznacza, że te materiały są gorsze absolutnie i przy każdej budowie tego typu są tego typu dyskusje. Przypomnę chociażby elewację hali, która też była zmieniana. W projekcie była troszeczkę inna. To, co mamy, jest inne i nie wygląda to wcale gorzej. Więc patrząc już z perspektywy kilku lat, bo hala działa już od kilku lat, nic się złego na tej elewacji nie dzieje. To jest normalne, związane z procesem budowlanym. Czasami jest gorąco, tak jak w przypadku chociażby foteli w Filharmonii, gdzie jednak to był zbyt ważny element i akustyczny, i estetyczny, i użytkowy, gdzie takiej zgody nie wyraziliśmy, a tam, gdzie można to uczuć, natomiast nie cierpi na tym jakość, bo przede wszystkim o to nam chodzi, i nie cierpi na tym funkcjonalność obiektu, wtedy tego typu dyskusje się pojawiają. To zwłaszcza w inwestycjach, które są bardziej skomplikowane materiałowo, tak jak chociażby rynek, tak jak chociażby park. I tutaj zwracamy szczególną uwagę na to. Czasami wykonawcy narzekają, czasami ostrożnościowo mówimy, że może to wywołać pewien problem, ale te problemy rozwiązujemy. Rozwiązujecie problemy. Termin, który zapisany jest w umowie z wykonawcą, to 30 czerwca. Czy może pan w tej chwili zapewnić, że 30 czerwca otworzycie pewnie z pompą rynek staromiejski dla mieszkańców? Wszystko na to wskazuje, że 30 czerwca na początek sezonu będziemy mogli korzystać zarówno mieszkańcy Koszalina, jak i wszyscy ci, którzy przyjadą odwiedzić Koszalin. A czy będzie tak, że trzeba będzie renegocjować umowę, dlatego że te 17 milionów złotych, niektórzy mówią, może nie wystarczyć? Że może ta oferta była niedoszacowana, ponieważ druga, która była złożona, to 19,3 miliona złotych. Czy Infrabud to jest firma, która wykonuje kolejny kontrakt dla miasta Koszalina i tutaj nie mieliśmy kłopotów tego typu? Przypomnę, że w tej chwili prawdopodobnie ulica Rolna, bo trwa weryfikacja dokumentacji, ale ta oferta Infrabudu jest najniższa. Trzeba pamiętać, że to jest jednak firma lokalna, zatrudniająca prawie 200 osób i firma, która dzięki temu też obniża koszty. Inna jest sytuacja w przypadku firm, które przyjeżdżają do Koszalina, one muszą ponosić dodatkowe nakłady. Tutaj z Infrabudem współpracuje się dobrze, aczkolwiek, jak mówię, z każdym wykonawcą oczywiście dyskutujemy, bo dla nas najważniejsza jest jakość też wykonanych tych prac. Czyli tak jak pan mówi, nie ma zagrożenia, że rynek będzie otwarty dopiero po wakacjach, jak mówią niektórzy, nie ma też zagrożenia, że będzie droższa ta inwestycja? Nie. Tyle na temat rynku, panie prezydencie, ale pozostajemy przy temacie pieniędzy, ponieważ w czwartek kolejna sesja Rady Miejskiej, po raz kolejny radni zajmą się tematem obligacji, kolejna emisja przed nami. To jest realizacja budżetu, ta dyskusja już przetoczyła się w grudniu tego roku, w momencie, kiedy uchwalaliśmy budżet. Pieniądze przeznaczone na pokrycie wkładu własnego i prefinansowanie przede wszystkim wydatków związanych z pieniędzmi unijnymi, pieniędzmi z RPO. W tym roku rekordowa
rekordowa wielkość pieniędzy przeznaczonych chociażby na drogi, nie tylko na same inwestycje, ale na drogi, bo ponad 86 milionów i myślę, że będzie więcej, ale te rozmowy z marszałkiem zmierzają ku końcowi i myślę, że będziemy mogli mieszkańcom Koszalina też coś dobrego powiedzieć. Mówi pan o tym, że ta dyskusja przetoczyła się podczas rozmowy o budżecie w grudniu. Czy spodziewa się pan wobec tego, że w czwartek wszyscy radni jednogłośnie podniosą rękę i zagłosują za tym, żeby Koszalin się zadłużył po raz kolejny? Ja przypomnę wyniki głosowania. Opozycja głosowała przeciwko budżetowi, przeciwko rozwojowi, temu, co się dzieje w tej chwili. Myślę, że to, że Koszalin się zmienia, to widać. Kończymy powoli ring. Ja wiem i rozumiem kierowców, bo sam nim jestem. Jeszcze będziemy mieli troszeczkę trudniej. Wczoraj mieliśmy dosyć niebezpieczną przygodę, ale to chyba nie frasobliwość operatora koparki na Władysława IV właśnie przy budowie obwodnicy. Natomiast widać, że miasto się zmienia i widać, że w tym mieście żyje się coraz wygodniej. A z drugiej strony też tworzymy warunki do tego, żeby to miasto się rozwijało. Do niefrasobliwości operatora koparki, być może jego niefrasobliwości wrócimy za chwilę, ale jeszcze chwilę na temat obligacji. Mówi pan o tym, że opozycja pewnie będzie na nie, ale opozycja mówi o tym, że pan zadłuża miasto, że w tej chwili to już ponad 200 milionów złotych, które trzeba będzie spłacać już niebawem pierwszy wykup obligacji. Wystarczy popatrzeć na to, co robią inne miasta, te, które są zaliczane do pierwszej ligi. Poznań, Wrocław, Warszawa, Rzeszów, miasta uważane za tygrysy, ale miasta też stolice województwa, o tym też warto pamiętać. I te miasta, które intensywnie inwestują w infrastrukturę, w rozwój gospodarki, to miasta, które zadłużają się na wkład własny. To nie jest przypadłość tylko i wyłącznie Koszalina, ale praktycznie wszystkich miast. A z drugiej strony też pragnę podkreślić i będę to podkreślał, nawet ostrożnościowe procedury, które jeszcze minister Rostowski wprowadził, my je wprowadziliśmy od razu, nie czekaliśmy na 2014 rok, bo od tego roku one obowiązują, ale prowadziliśmy budżet tak przez całą kadencję, jakby te wskaźniki ostrożnościowe obowiązywały już od samego początku. I Koszalin jako jedno z nielicznych miast wtedy te wskaźniki spełniał. To, że mieliśmy do czynienia w niektórych miastach z drastycznymi ograniczeniami wydatków bieżących, to właśnie skutek tego, że te inwestycje były realizowane wcześniej. To, co się dzieje w tej chwili, to pozwala po prostu na harmonijny rozwój Koszalina. My cały czas zwracamy uwagę na wydatki bieżące, czyli to, można powiedzieć, bieżące funkcjonowanie miasta, natomiast cały czas inwestujemy, posiłkując się środkami unijnymi. Można powiedzieć z jednej strony, jak się nie weźmie kredytu, to nie trzeba go będzie spłacać, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeśli tych inwestycji nie wykonamy teraz, to w następnym razem będziemy musieli zapłacić minimum razy dwa, bo tą drugą złotówkę zawsze dokłada Unia. Mówi pan o progach ostrożnościowych, tak prostym językiem, dla każdego z Koszalinian. Jak to będzie wyglądało? To znaczy, dopuszczalne... czy będzie tak, jak mówi opozycja, że za jakiś czas będziecie sięgać do kieszeni mieszkańców, żeby spłacić to, na co teraz się zadłużamy? To są dopuszczalne, tak zwane dopuszczalne progi właśnie zadłużenia, liczone właśnie do dochodów własnych. I my te wszystkie progi spełniamy i uwzględniamy te spłaty. Ile może być, a ile ma Koszalin, panie prognozie finansowej. Mamy jeszcze spory zapas, ale nie będziemy z niego korzystać, zaznaczam. Wydajemy, mówi, że jesteśmy tylko troszeczkę pod kreską. Cóż, opozycja ma swoje pomysły, natomiast warto, żeby popatrzyła też na swoje podwórka, na to, czym zarządza. To jeszcze zapytam pana prezydenta o najnowszy pomysł, choć może już nie taki nowy, ale jeszcze nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Kolejka gondolowa. Czy warto się na to zadłużać? A kto powiedział, że będziemy się na to zadłużać? Jeszcze no pewnie te prace, będzie dołożyć, panie prezydencie, jeżeli by się miało... Ale te prace się w tej chwili rozpoczęły. Myślę, że niedługo podpiszemy umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą na studium wykonalności. Wtedy zdecydujemy, czy ten pomysł jest naprawdę realny. Natomiast cały czas poszukujemy alternatywy, cały czas poszukujemy połączenia dodatkowego do Mielna, bo wiemy doskonale, jak to wygląda w sezonie. I w jedną, i w drugą stronę czasami dwie, czasami trzy godziny. Nierzadko Radio Koszalin relacjonuje korki na tej trasie i nie tylko. Stąd poszukiwanie alternatywy. Na pewno ciekawsza alternatywa niż most za kilka miliardów złotych, bo tyle on by kosztował, który kiedyś mieliśmy okazję ten pomysł oglądać.
te osoby, które z nami chcą współpracować, to jest w zasadzie jedyna specjalizacja z kolei liniowych w Polsce, która kształci w tym kierunku inżynierów. Myślę, że ciekawy bardzo temat i dla nich, ale przede wszystkim dla nas, dla Koszalina. Mówi pan, panie prezydencie, że temat ciekawy, ale niektórzy wątpią właśnie w realność tego pomysłu. Mówią, że byłaby to chyba najdłuższa kolejka gondolowa w Europie. Wydaje mi się, że są trochę dłuższe te kolejki. To trzeba pamiętać też, że mówiliśmy od samego początku, że chodzi tutaj o wariantowanie i tych kilka wariantów będziemy rozpatrywać, czy to będzie tylko przez Jezioro Jamno, czy kolejka trochę dłuższa, bo wiadomo, że wszystko zależy od, te koszty zależą od stacji pośrednich, od ilości tych stacji, od wysokości pylonów, trasy, którą będzie. Te badania przed nami, program jest wstępnie złożony do RPO, więc myślę, że... Ile taka kolejka, panie prezydencie, mogłaby kosztować? Szacujemy, że około 80 milionów złotych. Natomiast nigdy nie rozpoczniemy tej kolejki, po pierwsze nie mając dobrego studium wykonalności, po drugie nie mając zabezpieczonego finansowania. Wiadomo, że to ta następna perspektywa to jest... I tu nie ma jeszcze decyzji, więc nikt rozsądny tej decyzji od razu nie podejmie, że już będziemy oczywiście ją budować, bo nie wiemy, jaki będzie próg dofinansowania, czy to będzie 75, 80 czy 85, bo o tych trzech progach w tej chwili na ten temat trwa dyskusja. Tym tematem, rozumiem, ratusz będzie się zajmował. Pytanie moje wynika z tego, że mamy Koszałka, który, domyślam się, kolejny sezon będzie pływał przez Jamno. Będzie. Mamy szynobus. Do obu tych form komunikacji z morzem i zbliżenia Koszalina do morza trochę dopłacamy. Ale to są na tyle niewielkie pieniądze, że myślę, że warto utrzymywać do transportu generalnie każde miasto. Dopłaca Koszalin też, aczkolwiek stosunkowo niewielkie pieniądze, patrząc poprzez... A ktoś policzył, ile byśmy dopłacali do tego transportu powietrznego? To wykaże właśnie studium wykonalności, czy to jest opłacalne, ile to dokładnie będzie kosztować, jaki będzie zwrot inwestycji, czy to będzie możliwe. Panie prezydencie, na zakończenie, w sobotę Wielkie Święto Teatru, kulminacja obchodów 60-lecia tej instytucji. Wczoraj podpisana umowa na dofinansowanie obchodów jubileuszowych z 150 pewnie życzyłby sobie dyrektor, ale 15 tysięcy złotych z regionalnego programu operacyjnego. Czy możemy spodziewać się, że teatr z okazji tego okrągłego jubileuszu zostanie dofinansowany, ponieważ jakiś czas temu dyskusja o tym, że ta instytucja sztandarowa wydawałoby się nieco niedofinansowana przez miasto? Ja, wydaje mi się, że te sprawy zostały wyjaśnione na sesji. To dofinansowanie się pojawi i troszeczkę inaczej zapisaliśmy też wielkości tego budżetu w teatrze, bo zazwyczaj wpisywaliśmy również dofinansowanie marszałka, a później w momencie, kiedy podpisaliśmy umowę, niejako zdejmowaliśmy te pieniądze. W tej chwili te pieniądze wprost zostaną dodane do budżetu teatru, więc będzie je widać, jeśli chodzi o obchody, o teatr. Te sprawy są już, można powiedzieć, zabezpieczone przez miasto i to będzie najbliższa uchwała, która będzie tego dotyczyła, właśnie zmiany w budżecie, bo tam do kultury troszeczkę dokładamy. I kulturalnie kończymy naszą rozmowę. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, był dzisiaj gościem porannego wydania Studia Bałtyk. Dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk.